Tak wygląda szatnia klubu piłkarskiego Stilon. Klubu, który od dziesięcioleci sławi nasze miasto w Polsce. Klub, który wychował setki piłkarzy zasilających polską i zagraniczne ligi, przez politykę władz miejskich funkcjonuje w tak strasznych warunkach. W tej sytuacji należy skierować wyrazy szacunku dla osób zaangażowanych w ten legendarny klub. Dla kadry zarządzającej, trenerów i piłkarzy należą się słowa najwyższego uznania za to, że pomimo przeciwności losu i braku zaangażowania miasta w rozwój tej dyscypliny, wciąż pracują i rozwijają gorzowską piłkę. Osoby chcące zmienić ten stan rzeczy i przywrócić gorzowskiej piłce należne jej miejsce wśród klubów na najwyższym poziomie rozgrywek zebrały się, aby debatować przy okrągłym stole o tym, jak poprawić stan tej dyscypliny, szkolenia oraz infrastruktury sportowej. Wśród debatujących znalazło się wielu działaczy, dziennikarzy oraz polityków, którzy, jak to zwykle przed wyborami bywa, mają wiele chęci i pomysłów na rozwiązanie tej sytuacji. Chciałbym powitać panią poseł Krystynę Sibińską. Witam. Przyjaciela klubu najlepszego mecenasa w Polsce, Krystynowca. Młodego demokratę, Patryka Groszko. Dobry. Moją skromną osobę, trener trzecioligowego zespołu Stilon Gorzów. Politycy, jak to politycy, mają wiele wyborczych pomysłów, na przykład takich, aby piłkarze Stilonu trenowali i grali na stadionie imienia Edwarda Jancarza. Posłuchajmy, co na ten temat twierdzi kandydat na radnego Patryk Broszko. Chciałbym powrócić do dość kontrowersyjnego, wydawałoby się, w naszym mieście pomysłu, który kilka lat temu podchwycili nasi politycy, ale jak wiadomo, nic z tego nie wyszło, mianowicie próba połączenia klubów zwaśnionych, wydawałoby się, jeśli chodzi o kibiców klubów Stilonu Gorzów i Stali Gorzów. Bo wiadomo, że stadion piłkarski, o którym mówił mecenas Synowiec, na pewno nie powstanie dość szybko, w przeciągu kilku lat. To na pewno będzie kwestia dłuższego czasu. I tutaj jest, wydaje mi się, zadanie dla nowych władz Gorzowa, mam nadzieję nowych władz Gorzowa, po to, żeby popracować nad współpracą klubów Stali Gorzów i Stilonu. Bo jak wiadomo, chociażby młodzież, dzieci mogłyby grać na stadionie Stali. I to nie jest pomysł nie do zrealizowania, tylko jest kwestia tego, żeby spróbować połączyć te dwa, przede wszystkim zwaśnione kibicowskie, te dwie zwaśnione kibicowskie drużyny. Posłuchajmy zatem, co na ten temat sądzą osoby, które na futbolu się znają. Prezes Ziemecki wywołał mecenasa Jerzego Synowca, którego pomysły na rozwój piłki w Gorzowie znalazły akceptację wśród wielu fachowców oraz zarządu klubu KS Stilon. Posłuchajmy wobec tego wniosków pana mecenasa po wczorajszej debacie. Mecenas Synowiec, który od lat wspiera gorzowską piłkę, nie rzuca słów na wiatr. W związku z tym liczymy, że jego działania przyczynią się do realizacji nakreślonej przez niego wizji. Artur Andruszczak, doświadczony piłkarz grający wiele lat w Ekstraklasie, obecnie trener KS Stilon, zgadza się z koncepcją pozostawienia i rozbudowy obiektu przy ulicy Olimpijskiej.